Hej, siema, to BB z tej strony i witajcie oto w kolejnym poradniku JCBB o Switch, gdzie wam pokażę kolejną sztuczkę. Może nie sztuczkę, ale coś, co ostatnio jest często zauważalne w trybie bomby. Po prostu chodzi o to tutaj, żeby nie chodzić tak za bardzo, można powiedzieć, z paką. I jeżeli wkraczamy gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, czy zeskakujemy na dół, to żeby zostawić pakę chwilowo przy członkach drużyny, nie zeskakiwać razem z nią. Bo gdy spadniemy na dół i zginiemy na przykład przez pułapkę Frost, czy przez coś innego, to paka zostanie również na dole z nami i reszta drużyny będzie musiała specjalnie po nią się skradać. I to będzie trochę zajmowało. Oraz będzie to bardzo niebezpieczne dla drużyny. Jeżeli nie jesteście pewni, to możecie zostawić właśnie pakę gdzieś na zewnątrz, czy w jakimś bezpiecznym miejscu, a następnie wkroczyć. Później następnie możecie się po nią wrócić, czy ktoś się ją zbierze inny. Kiedy gracie atakującymi. Jeżeli widzicie również zostawioną pakę gdzieś na środku korytarza, czy gdzieś, to pilnujcie jej, bo może ktoś po nią wrócić i ją zebrać. W skrócie upuszczajcie pakę przed klatką lwa niż w środku. A więc w takim razie dzięki za uwagę i AWS ludziska, akurat właśnie siema i do następnego.